Pozostać z małym dzieckiem w domu czy wrócić do pracy? To pytanie, które w dobie pandemii zadaje sobie wielu rodziców. Nie jeden z nich nie ma jednak wyboru. Brak możliwości pozostawienia malucha pod opieką dziadków, szczególnie narażonych na zakażenie, powoduje, że rodzice decydują się na skorzystanie z oferty niepublicznych żłobków. A tych w Gliwicach nie brakuje. Ponadto Gliwiczanie mogą liczyć na dofinansowanie ze strony miasta. Miasto Gliwice dofinansowuje żłobki niepubliczne już od 2013 roku i corocznie znacznie zwiększamy pulę finansową przeznaczoną na ten cel. Na przykład w 2019 roku przeznaczyliśmy ponad 1,5 miliona złotych na dofinansowanie dzieci w żłobkach niepublicznych, a w 2020 roku już ponad 2 miliony, czyli wzrost o ponad 0,5 miliona w ciągu roku. Dzięki temu dofinansowujemy 600 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych, a opłata rodziców jest pomniejszona w zależności od placówki do 500 zł miesięcznie na dziecko. Najtańsze ze żłobków niepublicznych pobierają opłaty w wysokości 400 zł miesięcznie i są jeszcze w nich miejsca wolne dla dzieci. W Gliwicach działa obecnie 17 żłobków niepublicznych, 4 żłobki miejskie oraz 2 kluby dziecięce. Pełna lista gliwickich placówek wraz z danymi kontaktowymi i liczbą wolnych miejsc dostępna jest na stronie empatia.mpips.gov.pl.